Szósty rząd skończony. Same półsłupki, 19 półsłupków, odwracamy na drugą stronę i rozpoczynamy rząd siódmy. W rzędzie siódmym już będą bąbelki, tak jak powiedziałam, ale rozpoczynamy od półsłupków. Proszę zrobić jedno oczko łańcuszka, narzut i mamy do zrobienia 5 półsłupków pod rząd, a więc wykonuję pierwszy w następnym oczku, drugi w kolejnym oczku, trzeci półsłupek nawijany, czwarty i piąty. 5, 5, zgadza się? Na początku jest 5 półsłupków nawijanych i na końcu będzie 5. Zawsze jest tak samo, żeby było symetrycznie wszystko. I od szóstego oczka rozpoczynamy pracę nad pierwszym bąbelkiem. To jest ten rząd, te bąbelki to są tu. I tym razem będzie 5 bąbelków pod rząd. Nie muszę już Wam pokazywać, jak zrobić te bąbelki. Powiem tylko, że każdy bąbelek musi być oddzielony w następnym oczku jednym półsłupkiem. A więc jeszcze ten jeden przerobię. W szóstym oczku rozpoczynamy pracę nad pierwszym bąbelkiem. Oczywiście każdy bąbelek musi się składać z 5 słupków łączonych górą. 4 i 5. Przerabiamy, ściągamy. I teraz uwaga, każdy bąbelek z tych 5 musi być w następnym oczku oddzielony jednym półsłupkiem. I już w kolejnym oczku przerabiamy kolejny bąbelek. I tak musi być w tym rzędzie 5 bąbelków, w tym siódmym rzędzie. Po zrobieniu tych bąbelków, albo może jeszcze wrócę do Was o tych bąbelkach. Ja już mam 5 bąbelek zrobiony, odwrócę na drugą stronę i Wam pokażę. 5, każdy oddzielony jednym półsłupkiem. I teraz dokończamy ten siódmy rząd. Tak jak na początku było 5 półsłupków, tak musi być na koniec 5 półsłupków. A więc narzut i 5 półsłupków za ostatnim bąbelkiem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i wzór się nam zgadza. Teraz rozpoczynamy rząd ósmy, odwracamy na drugą stronę i będzie to wzór samych półsłupków nawijanych bez bąbelków. Czyli rozpoczynamy tak samo, dla ułatwienia nieco odwracamy sobie tutaj ku tyłowi naszą robótkę, żeby dokładnie widzieć, które to oczko łańcuszka, ale jeszcze liczymy. Ma być w rzędzie ósmym 19 półsłupków nawijanych. Ósmy rząd już skończony, same pojedyncze półsłupki nawijane, 19 sztuk. Odwracamy na drugą stronę. Tutaj już będzie kolejny rząd bąbelków. Rozpoczynamy ten dziewiąty rząd od zrobienia 3 półsłupków nawijanych na początku. Rozpoczynamy od jednego oczka łańcuszka, narzut i pierwszy półsłupek nawijany, narzut w następnym oczku, drugi i trzeci. Również 3 półsłupki będą na samym końcu za bąbelkami. W tym rzędzie dziewiątym, ale również i w jedenastym, pokażę Wam jeszcze szybko, dziewiąty i rząd jedenasty będą identyczne, także nie będę Wam tego pokazywać. Dziewiąty i jedenasty są identyczne. Na początku 3 półsłupki, potem 6 bąbelków obok siebie i pamiętajcie, żeby każdy bąbelek był oddzielony jednym półsłupkiem. Wtedy będzie się wszystko zgadzać. A więc robimy 6 czy 7, powiedziałam 7 bąbelków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bąbelków w rzędzie. Robię pierwszy, oddzielamy
pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Przerabiam, ściągam i pamiętajcie o tym, żeby w następnym oczku oddzielić półsłupkiem i już w kolejnym oczku kolejny bąbelek. Tych bąbelków proszę zrobić w tym rzędzie dziewiątym 7. I do Was wrócę i jeszcze wytłumaczę, co dalej. Ja już zrobiłam ostatniego bąbelka w tym dziewiątym rzędzie. Jest ich 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Każdy oddzielony półsłupkiem. I jeszcze na końcu tego dziewiątego rzędu musimy zrobić 3 półsłupki nawijane. A więc za ostatnim bąbelkiem w 3 kolejnych oczkach po jednym półsłupku. Oj, uciekło. I 3. Raz, 2. I w ostatnim oczku, najciaśniejszym. O, udało się. 3. Teraz odwracamy, żeby zrobić rząd 10, rząd 10 i rząd 12. Będą takie same. Są to po prostu pojedyncze półsłupki nawijane. 19 półsłupków w rzędzie. Przypominam, rząd 10 i 12 to zwykłe półsłupki, czyli tutaj, gdzie widzimy bąbelki przed sobą, to wiadomo, że w tym rzędzie trzeba zrobić pojedyncze półsłupki. Natomiast 11 rząd, zaraz po tych półsłupkach, będzie identyczny jak ten rząd, który przed chwilą wykonywaliśmy. Czyli 11 rząd identyczny jak rząd 9. Zobaczcie, to co Wam mówiłam. Po prostu robicie półsłupki, odwracacie na drugą stronę, żeby zrobić kolejny rząd i cofacie sobie filmik do rzędu 9. Robicie 7 pod rząd bąbelków. I tak wykonujemy już 11 rząd. Za tym 11 rzędem, rząd 12, to będą znów te pojedyncze półsłupki w rzędzie 19 sztuk. Dopiero się sytuacja zmieni od rzędu 13, czyli tutaj. A więc ja to wszystko przerobię. Myślę, że sobie poradzicie. Po prostu ponawiacie ten sam rząd tutaj, gdzie powinny być bąbelki. Jestem właśnie na końcówce 12 rzędu. Tak jak mówiłam, są to same półsłupki nawijane, 19 sztuk. Ten 11 rząd był identyczny jak 9. Mam nadzieję, że tutaj jest wszystko jasne. I teraz rozpoczynamy rząd 13, odwracamy na drugą stronę i tutaj będzie troszkę zmian. Zrobię razem z Wami ten rząd. Proszę zrobić teraz 5 pod rząd półsłupków nawijanych, a więc rozpoczynamy od jednego oczka i pierwszy półsłupek w tym pierwszym półsłupku pod spodem, pierwszy z 5, tak jak mówiłam, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I te 5 półsłupków również będziemy powtarzać na końcu tego rzędu 13. W 6 oczku natomiast robimy pierwszy bąbelek. A więc narzut i pierwszy bąbelek przed nami. Przerabiamy 5 słupków łączonych górą. 3, 4 i 5. Przerabiamy, ściągamy od razu narzut i w następnym oczku półsłupek nawijany, narzut i w kolejnym oczku znów robimy bąbelek. Ostatni, piąty, przerabiamy,
I teraz będzie troszkę zmiana. Proszę zrobić 3 półsłupki w 3 kolejnych oczkach, zaraz za tym bąbelkiem. A więc robimy narzut i w następnym oczku pierwszy półsłupek w kolejnym oczku, drugi i trzeci, narzut i już w tym następnym czwartym oczku kolejny bąbelek. Tu również będą po tej stronie 2 obok siebie bąbelki. 3, 4, 5, 5 bąbelków, 5 słupków, bąbelek zrobiony, przerobiony, ściągnięty, teraz narzut, w następnym oczku 1 półsłupek oddzielający bąbelki, narzut i w kolejnym oczku ostatni bąbelek już w naszym motywie, a więc przerobię go, 2, 3, 4, 5, przerabiamy, ściągamy i tutaj na końcu, tak jak powiedziałam, proszę zrobić 5 półsłupków pod rząd. Zrobię to razem z Wami i już przed nami końcówka pracy. 2 półsłupki, 3, 4 i ostatni, 5. Odwrócę i pokażę, jak to wygląda w ten sposób. Tu 2 bąbelki, 3 półsłupki, 2 bąbelki i na tym kończy się praca bąbelkami, ale ostatnie 2 rzędy jeszcze musimy zrobić. Rząd 14 odwracamy na drugą stronę i rząd 15 będą identyczne. Są to same półsłupki w każdym oczku. Wygląda to tak. Liczcie, musi być 19 półsłupków w jednym oczku, w rzędzie 14 i 15 i to już jest koniec naszego motywu. Przerobię i następny etap to wykonanie 18 takich kwadratów i następny etap to łączenie. Piętnasty rząd już mam skończony. Również w nim jest 19 półsłupków i jeszcze pokażę, jak zakończyć. Za ostatnim 19 półsłupkiem proszę zrobić jeszcze jedno oczko łańcuszka, mocno zacisnąć i teraz mamy możliwość odcięcia. Odcinamy, wyciągamy z pętelki te niteczki. Wszystkie trzeba będzie w trakcie zszywania kwadratów pochować i kolejny kwadrat już gotowy. Robimy tyle kwadratów tym sposobem, który wytłumaczyłam, ile uznamy za konieczne do naszej robótki. Następny etap to zszywanie i tutaj będzie nam potrzebna albo igła dziewiarska z dużym oczkiem, albo pokażę jeszcze drugą szydełkową metodę zszywania tych kwadratów. Ja już 18 kwadratów mam zrobionych, nawet jedną stronę połączyłam takim sposobem na igłę dziewiarską, tak to nazwijmy. Po prostu na okrętkę składałam kwadraciki i zszywałam. Pomyślałam, że nie będę tego pokazywać, bo to jest bardzo łatwe. Przykładamy bok do boku i zszywamy. Chodzi mi o to, żeby pokazać Wam dwie wersje. Jedna wersja z tego łączenia jest gładka i to jest właśnie ta wersja. Zobaczcie, jak to wygląda na gładko. I teraz pokażę Wam drugą wersję. Tutaj nawet widać, że dwa kwadraty mają nieco inne kolory, ponieważ skończyła mi się włóczka, ale to pójdzie na tył, także nie będzie źle. Tak wygląda łączenie tak na gładko. Też fajnie to wygląda, chociaż ja osobiście bardziej lubię tą wersję, którą Wam teraz pokażę i już zobaczcie, połączyłam 6 kwadratów i jest to szef półsłupków, będzie on taki widoczny, wypukły,
później będzie szedł tak. No mi się tak bardziej podoba. Te kwadraciki są takie bardziej wyodrębnione. Ciekawie to wygląda. I teraz pokażę Wam, jak połączyć resztę kwadratów. Musicie bardzo dobrze poukładać, żeby na przykład serduszka nie były jakoś na odwrót poprzeszywane. Także układamy sobie tak, żebyście Wy widzieli wszystko. I będziemy przeszywać właśnie od tej właściwej zewnętrznej strony, żeby wyszedł nam ten wypukły szef. Zaczniemy od kwadraciku pierwszego, od pierwszej warstwy. Robimy pętelkę i to jest metoda właśnie tych półsłupków nawijanych. Również bardzo prosta. Robimy pętelkę, składamy tak, żeby dobrze były kwadraciki poukładane od tej zewnętrznej właściwej strony. Wbijamy szydełko w pierwsze oczko półsłupka pierwszej warstwy i w pierwszy półsłupek drugiej warstwy, choć ta druga warstwa tutaj ma ten łańcuszek początkowy. Tutaj widzicie łańcuszek początkowy, ale również można wyodrębnić oczka łańcuszka. Także wbite mam szydełko w te dwie warstwy. Łapię pętelkę na szydełko, przeciągam tak, żeby nie przeszedł supełek. I robię jedno oczko łańcuszka, zaciskam i już warstwy są połączone. Te wszystkie końcóweczki trzeba będzie schować. Dobrze, ale co dalej? Teraz jedno oczko łańcuszka, przepraszam, już mamy zrobione. Proszę zrobić narzut i jeszcze raz wbijamy w to samo oczko, w którym dołączyliśmy dodatkową pętelkę. A więc pierwszy półsłupek pierwszej warstwy i pierwsze oczko i pierwszy półsłupek tej drugiej warstwy. Zrobiliśmy narzut wcześniej, oczywiście, ponieważ będą to również półsłupki z narzutem. I tutaj w tym miejscu robimy półsłupek nawijany. A więc narzut i już pierwszy półsłupek jest. I tak przerabiamy oczko za oczkiem w pierwszej warstwie, w drugiej warstwie. Pilnujcie, żeby Wam się nie pomyliły. I dzięki tej metodzie takie coś nam się tworzy, taki wypukły szef. Później, jak skończy Wam się pierwszy kwadrat, to trzeba dodać kolejny. Tutaj dobrze połączyć te dwie warstwy, dojdziecie półsłupkami do tego momentu i później znów pierwsze oczko pierwszej warstwy, bez żadnego odcinania, od razu łączymy i dzięki temu te warstwy tak nam się połączą tutaj. Później, jak już zszyjecie w poziomie dwa szwy, później trzeba odwrócić i zrobić piony. Piony będą troszkę trudniejsze, ponieważ będą one nie będą miały wyraźnie wyodrębnionych oczek łańcuszka, ponieważ tutaj mamy rzędy, które układają się w ten sposób. Tutaj tak proponuję pod każdy rząd postarać się zrobić jeden półsłupek. Będzie to nieco trudniej, ale również bardzo fajnie będzie to wyglądać. Także warstwami składamy. Ja połączę również tą stronę, żeby już była dokładnie połączona, piony, poziomy. I na końcu pokażę, jak połączyć przód z tyłem, jak zrobić ozdobną falbankę i ewentualne opcje na połączenie u góry, albo na guziki, albo na wstążeczkę. To Wam jeszcze wytłumaczę. Także robimy te dwie warstwy. Jeszcze tylko taka kwestia. Po tej zewnętrznej stronie półsłupki są wyraźnie wyodrębnione, natomiast zobaczcie, po drugiej stronie zupełnie jest gładko. Także możemy wybrać albo tą wersję z półsłupkami, albo igłą dziewiarską poprzyszywać na okrętkę, trochę pobawić się, ale efekt jest bardzo fajny moim zdaniem. Tak wygląda zszycie kwadratów.
kwadratów metodą półsłupkową. Mi się o wiele bardziej podoba ta metoda, także to będzie na tej stronie będzie się prezentować poduszka. I teraz pokażę, jak zszyć dwie warstwy. Również to będzie metoda półsłupkowa, ponieważ jak tutaj widzicie, są tutaj ładnie wyodrębnione oczka łańcuszka. I zaczynamy pracę od złożenia bardzo dokładnie naszych dwóch warstw, tak żeby było i z tej strony, i z drugiej strony widać bąbelki. Układamy sobie te dwie warstwy bardzo dobrze i przechodzimy do lewego rogu naszej poduszki. To będzie wejście, przez które będziemy wkładać poduszkę. A rozpoczynamy od tego miejsca. Także sobie tak przekładamy, żeby w ten sposób z prawej strony tutaj można było rozpocząć. Przygotowałam już sobie pętelkę i szydełko wbijamy w pierwszy półsłupek pierwszej warstwy w oczko i pierwszy półsłupek tej drugiej warstwy tutaj również w oczko. Łapiemy naszą pętelkę, przeciągamy tak, żeby nie przeszedł słupełek i tutaj robimy jedno oczko łańcuszka, zaciskamy i już metodą półsłupkową, tak jak tu robiliśmy, będziemy musieli dwie warstwy łapać i robić, ale jeszcze w tym samym oczku, tak jak poprzednim razem, proszę od razu zrobić narzut i w tym samym oczku, w którym dołączyliśmy włóczkę, wbijamy szydełko przez pierwszą warstwę, przez drugą warstwę i tutaj robimy półsłupek nawijany. I tak jak w przypadku tego, co przed chwilą tłumaczyłam, rzędy układają się tak w pionie i pod każdy rząd, tutaj akurat pierwszy rząd już jest przerobiony i wbijam szydełko pod drugi rząd pierwszej warstwy i drugi rząd, chociaż będzie to troszkę trudno z tyłu tu wyodrębnić, drugi rząd drugiej warstwy i robimy tutaj półsłupki. I tak proszę przejść aż do momentu, o, przez dwie warstwy. Już później będzie szło trochę przyjemniej. Tak proszę przejść, zszyć jeden bok aż do rogu i tutaj w rogu powiem jak tutaj poradzić sobie. Troszkę trzeba będzie dodać półsłupków. Doszłam półsłupkami już do rogu. Jeden bok już jest zszyty i na końcu ten szew, który tutaj widzicie, te półsłupki, będą bazą do falbanki na brzegach poszewki. I tutaj w każdym rogu będzie jeszcze jeden w zasadzie róg, ponieważ wejście poduszki zrobimy trochę inaczej. W tym i następnym rogu proszę zrobić trzy półsłupki nawijane, czyli narzut i w tym pierwszym rzędzie wbijam szydełko przez pierwszą warstwę, przez drugą warstwę w tym samym miejscu. Wszystkie niteczki staram się już chować tak pod spód i tutaj w tym miejscu proszę zrobić trzy półsłupki nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci. Dzięki temu ten róg tak zakręci nam, a my będziemy mogli robić dół naszej poszewki. Tutaj już będzie ciut łatwiej, ponieważ w miarę widać oczka łańcuszka. I tutaj po prostu w każdym oczku przez pierwszą warstwę, przez drugą warstwę wbijamy szydełko i tutaj łączymy również półsłupkami. Tak proszę dojść aż do momentu, ten bok, jeszcze ten, spadło mi szydełko, i aż do momentu tutaj wejścia naszej poduszki. Tutaj rozpoczynałam, a my robimy do tego momentu.
skończyłam łączenie trzeciego boku i jestem już tutaj w tym miejscu. Tutaj rozpoczynaliśmy, a my jesteśmy tutaj. I teraz zaczniemy pierwszy bok naszej falbanki, ale będzie to taki nietypowy bok, ponieważ będziemy robić tylko pierwszą warstwę naszej poszewki, tylko pierwszą warstwę. Oczywiście nie można złączyć tutaj tych dwóch warstw, ponieważ nie będzie jak włożyć poduszki. Także my robimy tutaj tak wyjątkowo przy wejściu falbankę tylko na tej pierwszej warstwie, a później jeszcze Wam pokażę, dojdziemy tutaj do tego miejsca po drugiej stronie i już będziemy falbankę robić na tych półsłupkach, które łączyły te nasze dwie warstwy. No i jak wygląda falbanka? Falbanka będzie bardzo prosta. Zrobiłam już ostatni półsłupek łączeniowy, te dwie warstwy tutaj, i proszę od razu zrobić narzut, odliczyć dwa oczka w lewo na naszej tutaj na naszym pierwszym kwadracie, czyli to jest raz i dwa, dwa oczka w lewo, wbijam tutaj w to drugie oczko szydełko i w tym oczku wykonujemy 6 słupków. Tym razem będą to takie muszelki ze słupków, a więc robię pierwszy słupek w tym samym oczku, znów drugi w tej pierwszej oczywiście warstwie, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Muszelka będzie się składać z 6 słupków. I teraz od tego miejsca, od tego oczka, w którym robiliśmy 6 słupków, odliczamy 3 oczka w lewo. Raz, dwa, trzy. Wbijamy w to trzecie oczko szydełko, na którym nie ma narzutu. Trzecie oczko wbijam szydełko, przybliżam do siebie pętelkę z tym oczkiem. Teraz robimy narzut, przeciągam przez to oczko i pętelkę na szydełku. I tak zawieszamy każdą muszelkę z osobna. Żeby zrobić następną, proszę od razu wykonać narzut. Tutaj odliczamy 3 oczka w lewo. Raz, dwa, trzy. I w tym trzecim oczku kolejna muszelka składająca się z 6 słupków. I tak przerabiamy ten bok wyjątkowo przez tą pierwszą warstwę. Mamy już 4 półsłupki, 5 i 6. I znów, żeby zawiesić tą muszelkę, odliczamy 3 oczka w lewo. Wbijamy szydełko, na szydełku nie ma narzutu i tutaj robimy oczko ścisłe. Tak proszę zrobić do końca tego boku, tutaj tego pierwszego. Dojdziemy do miejsca, gdzie już jest złączone i powiem co dalej. Zrobiłam już ostatnią muszelkę, 10, 10 akurat mi wyszło na jeden bok. I tutaj zawieszam ją, tym razem zawieszę ją już na tych półsłupkach, odwracam sobie w ten sposób i teraz będę pracować na tych półsłupkach, które łączyły dwie warstwy. Zawieszam więc na pierwszym półsłupku tego łączenia oczkiem ścisłym, tak jak poprzednimi razami, i teraz wykonujemy już na tych półsłupkach odliczanie i kolejne muszelki. Jeżeli dojdę do momentu, gdzie mam róg i będzie coś tam nie pasować w tym rogu, to również Wam pokażę, jak sobie poradzić z tymi rogami i muszelkami. Także na około naszej poduszki przerabiamy muszelki, tyle że już w tej warstwie, gdzie łączyliśmy, i dochodzimy znów do momentu, gdzie rozpoczynały się muszelki. I właśnie w jednym rogu mojej poszewki wystąpił ten problem, o którym wspomniałam.
prostu muszelka skończyła się nie bezpośrednio na rogu, tak jak tutaj, o może inaczej, tak jak tutaj akurat ładnie się spasowało i już mogłam następny bok zacząć kolejną muszelkę. Tutaj natomiast trzeba będzie, myślę, że to tak nie będzie bardzo razić, nie będzie się rzucać w oczy, kiedy muszelka będzie zrobiona właśnie bezpośrednio na rogu. I tutaj trzeba będzie zrobić troszkę więcej słupków, a więc wbijam szydełko po zrobieniu narzutu w sam róg, niezależnie czy pasują Wam trzy oczka w lewo czy nie, czy są to tylko dwa oczka. Tutaj trzeba w sam róg wbić szydełko i robimy tym razem 7 słupków. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Jeśli będzie się tak brzydko zwijać ta muszelka, to proszę zrobić 8. I przechodzimy do ostatniego rogu. Tutaj już od tego momentu odliczamy 3 oczka. Raz, dwa, 3 oczka w lewo i zawieszamy po staremu oczkiem ścisłym. Tutaj tylko taka jedna, jedyna sytuacja u mnie nastąpiła. I ostatni bok mi został, a tutaj już rozpoczynałam muszelki i tutaj popracujemy nad tą tylnią stroną. Zrobiłam już ostatnią muszelkę i doszłam do miejsca, w którym rozpoczęliśmy tylko na tej pierwszej warstwie tworzenie wykończenia z muszelek. I teraz zawieszam ostatnią muszelkę blisko miejsca, w którym rozpoczęliśmy ten rząd wykończeniowy. Zawieszona jest i teraz od razu przejdziemy do tej tylnej drugiej warstwy. Przy okazji powrabiam te niteczki. Tutaj ten rząd nie będzie się składał z muszelek, ponieważ to będzie z tyłu poszewki. Tutaj natomiast proszę zrobić w każdym oczku po jednym półsłupku nawijanym i zaraz tutaj od tego momentu robimy narzut i każde oczko przerabiamy jednym półsłupkiem nawijanym i tak już do końca tego rzędu dochodzimy. I teraz taka informacja, jak tutaj poradzić sobie z na przykład zamknięciem tego wejścia, jak już włożymy poduszkę, podam dwie propozycje. Pierwsza, bardzo łatwa propozycja, proszę przygotować trzy wstążeczki, trzy koronki takiej samej, mniej więcej takiej samej długości i może to być po prostu już po włożeniu przewleczone przez, w którymś miejscu może jak już to ładnie rozplanuję, ale po prostu przekładamy tą wstążeczkę przez pierwszą warstwę. No właśnie, ale teraz nie chcę się przejść, przesunąć przez pierwszą warstwę, przez drugą warstwę i taka wstążeczka będzie zawiązana na kokardkę. Tak może być połączone. Jest jeszcze druga opcja. Można przyszyć tutaj od wewnątrz kilka guzików i tutaj w tej ostatniej warstwie półsłupków z tyłu zrobić dziurki na guziki. I jak się robi dziurki na guziki? Bardzo łatwa sprawa. W momencie, w którym trzeba zrobić dziurkę, proszę zrobić dwa oczka łańcuszka zaraz za półsłupkiem. Raz, dwa. Na naszej podstawie tutaj ominąć dwa oczka na pusto, je zostawiamy i nie przerabiamy i dopiero w trzecim oczku wbijamy szydełko i oczywiście musi być narzut. W tym trzecim oczku robimy kolejny półsłupek i powstała nam dziurka na guzik. Także dwie opcje, łatwiejsza i ciut trudniejsza, ponieważ jeszcze trzeba będzie w odpowiednich miejscach przyszyć guziki. Ja wybiorę opcję z wstążeczką dla ułatwienia sobie pracy. Także robimy do samego końca
chowamy wszystkie niteczki i myślę, że to jest tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać taka poszewka, taka poduszka. Jeśli wykonacie ją dzięki temu filmikowi, bardzo proszę, podeślijcie zdjęcia. Jestem ciekawa, jakich kolorów włóczek użyjecie, jakich tutaj pomysłów na zszycie tego wszystkiego. Także podsyłajcie na mój profil na Facebooku. Póki co bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.